To naprawdę przerażające, jak wiele osób totalnie bezmyślnie powtarza te bzdury, że Jezus niby wszystkich kocha. I jak tylko wspomni się o Bożej sprawiedliwości, to nadają jak papugi. Ale Jezus kocha wszystkich, ale Jezus kocha wszystkich. I można ich do znudzenia prosić, aby przeczytali chociażby Nowy Testament. No, ale jak nie chcą czytać, to może chociaż posłuchają. Pan Jezus powiedział tak: nie dawajcie świętego psom, ani miećcie pereł waszych przed świnie, by ich snać nie podeptały nogami swemi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Czy o tych, których się miłuje, mówi się, że są psami czy świniami? Lub jak czytamy dalej, gdy powiedział: tedy im wyznam, żem was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Czy do tych, których się kocha, mówi się: odejdźcie ode mnie, nigdy was nie znałem? Król Dawid powiedział coś takiego: izali tych, którzy cię w nienawiści mają, o Panie, nie mam w nienawiści, a ci, którzy przeciwko Tobie powstawają, izaż mi nie omierźli, główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół. To powiedział król Dawid, mąż według serca Bożego. To jest Psalm 139. To jest to Słowo Boże, które Jezus chce, żebyśmy znali i według którego mamy żyć. A jeżeli komuś nadal wydaje się, że powinien bezwarunkowo wszystkich miłować, to niech posłucha, co Bóg powiedział królowi Jozafatowi. A gdy się wracał Jozafat, król judzki, do domu swego w pokoju do Jeruzalemu, wyszedł przeciwko niemu Jehu, syn Hananiego, widzący, i rzekł do króla Jozafata: izaliś niezbożnemu miał pomagać, a tych, którzy nienawidzą Pana, miłować? Przetoż nad tobą jest gniew pański. Za co Bóg pogniewał się na Jozafata? Ano za to, że miłował tych, którzy Boga nienawidzą.